Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na panelu dotyczącym gospodarki obiegu zamkniętego, łańcuch wartości w modelach operacyjnych i strategiach biznesowych. Uczestnikami panelu są pani Anna Borys, pani dyrektor do spraw korporacyjnych McDonald's Polska. Witam serdecznie. Pani Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka do spraw zrównoważonego rozwoju LPP. Witam serdecznie. Pan Sławomir Golonka, właściciel Green Office Ecologic. Pan Andrzej Losor, członek zarządu Gurażdże. I pan Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland. Witam Państwa serdecznie. Temat bardzo nośny i dosyć ciekawy ze względu na to, że gospodarka obiegu zamkniętym jest jednym z filarów też polityki środowiskowej, klimatycznej i gospodarczej. Wszystkie podmioty będą musiały wprowadzić cyrkularny model do swojego profilu zarządzania i modelu działalności. I tutaj pierwsze pytanie skieruję do pana Sławomira Golonki z Green Office Ecology, który w zarządzaniu ma bardzo szerokie doświadczenie, tu i Polkomtel, i Orlen, ale teraz też Green Office Ecologic, firma, która zajmuje się, jest naszą bazą surowcową, jak chodzi o przemysł, bo zajmuje się przetwarzaniem elektroodpadów. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda takie zarządzanie biznesem właśnie z perspektywy odzysku cennych surowców, ale też elementów związanych z gospodarką obiegu zamkniętym. Dziękuję bardzo. Słychać? Tak? Dobrze, okej. Okay. Znaczy jestem współwłaścicielem firmy, mam partnera, który znalazłem takiego w życiu, lepiej ode mnie zarządza, także jestem takim hands-on inwestorem, ale udało nam się zbudować coś bardzo ciekawego i chcę odnieść się oczywiście do pytania pani prowadzącej, pani Katarzyny. My jesteśmy tak naprawdę, można powiedzieć, takim stuprocentową gospodarką obiegu zamkniętego sami sobie jako firma, ponieważ zbieramy i przetwarzamy elektroodpady. W tej chwili na poziomie 20 paru tysięcy ton rocznie. Mamy zamiar to zwielokrotnić, a jak powiedziałbym tak z historii patrząc, to już jest pewnie tam, nie wiem, z 70-80 tysięcy ton elektroodpadów zebraliśmy. My jesteśmy, i tu jest takich parę paradoksów, taką nowoczesną kopalnią surowców strategicznych, więc to pokazuje, że można. To znaczy w tym sensie, że im więcej z tej kopalni wydobywamy tych surowców, to jak gdyby więcej ich zostaje. To oczywiście nie jest do końca prawda, ale polega to na tym, że my odzyskując surowce z tego, co zbieramy, no to tak naprawdę umożliwiamy to, że nie ma dodatkowego wydobycia bardzo wielu surowców, ich przetwarzania i tak dalej, i tak dalej. Państwo mają tak naprawdę patent na rozwiązania biznesowe w gospodarce obiegu zamkniętym. Znaczy patent jest jak gdyby kilkupułapowy. Po pierwsze, to jest biznes odwrotny, to znaczy z wszystkimi biznesami jest tak, że z tymi, których Państwo także reprezentujecie, trzeba jakieś druty, blachy, szkło kupić, posklejać, coś z tego zrobić i spróbować sprzedać. My mamy odwrotnie, jak ten komputer, pralka jest połamana, to dla nas my musimy to pozyskać. I to jest pierwsze, jest pozyskanie. Nasz CRM pracuje w odwrotny sposób, nie jak sprzedać, bo jak mamy miedź i stal, aluminium, to złoto, to my to sprzedajemy już bez problemu, to są giełdy towarowe i tak dalej. Natomiast to pozyskiwanie. I tu nam się udało zbudować, uważam, taki bardzo ciekawy model, który pokazuje też właśnie, że można w tym obszarze. Dla nas zbiera wiele tysięcy szkół, wiele tysięcy straży pożarnych, ludowe zespoły sportowe, koła gospodyń wiejskich i także naszą taką kanałem komunikacji z obywatelami, ze społeczeństwem są parafie Kościoła katolickiego, których kilka tysięcy bierze co roku udział w naszych akcjach jako kanał dotarcia. To daje niesamowite te wszystkie kanały. Oczywiście mamy też kilkaset firm, od których odbieramy poważnych partnerów i tak dalej, ale pokazuje ten element osadzenia w społeczeństwie, który dodatkowo oprócz tego, że pozwala nam bardzo racjonalnie zbierać te odpady z takich miejsc, których innym się nie bardzo do tej pory udawało, to dodatkowo mamy sytuację taką, że edukujemy te lokalne społeczności, integrujemy je wokół pewnych takich, powiedziałbym, wyzwań, gdzie można byłoby powiedzieć, nawet jeżeli chodzi o niektóre z tych środowisk, to takie trochę bez precedensu rzeczy, bo one są niekontrowersyjne, a przynoszą bardzo ciekawy efekt. Ale to nie jest koniec tej naszej jak gdyby innowacji, ale ja powiem, dlaczego tak się trochę tym chwalę, bo to nie zrozumie miejsce po to, żeby się chwalić jak gdyby tylko własną firmą, ale pewnym sposobem myślenia. To znaczy my tam, gdzie jest problem,
to dla nas to jest okazja. To znaczy problem mają wszyscy z gospodarką obiegu zamkniętego, ja za chwilę też dwa słowa na tej jakiejś szerszej mapie powiem, to musimy powiedzieć, a gdzie są takie rzeczy, które są mniej kontrowersyjne, które są, powiedziałbym, inne sprawiają problem, a nam mogą nie sprawiać. I teraz jeszcze taki jeden element pokażę, mianowicie przetwarzanie elektroodpadów wszyscy kojarzą z tym, że musi być bardzo maszynowe i tak dalej. Tak, ono od pewnego momentu musi być i w pewnych momentach musi być. Ale pewna część przetwarzania musi być robiona ręcznie, dlatego że zmieszanie frakcji powoduje, że ich rozseparowanie potem jest bardzo drogie. My wpadliśmy na taki pomysł, ponieważ w Polsce tej siły roboczej nie ma, daliśmy pracę dla osadzonych. I po prostu mamy genialną współpracę z systemem penitencjarnym, ponieważ jest to taka praca, dla której system penitencjarny po prostu uważa, że ona jest genialna dla więźniów. To jest oczywiście praca dobrowolna i pewne segmenty pracy są wykonywane, co daje nam jak gdyby następną jakąś tam przewagę konkurencyjną. Ten model jest bardzo ciekawy, ponieważ po to, co pan mówi, to jest po pierwsze społeczeństwo, państwo tutaj angażują i tłumaczą też gospodarkę obiegu zamkniętym. Tutaj ten model też pracowniczy bardzo, bardzo ciekawie wygląda. Czy w tej hierarchii tutaj jeszcze w zarządzaniu tą gospodarką obiegu zamkniętym jest dwa elementy, które państwo mogą wskazać jako takie kierunkowe, dosyć ciekawe, niezwiązane tak naprawdę, albo wskazówką dla pozostałych biznesów, gdzie można czerpać takie dobre przykłady? Znaczy, nam się wydaje, że generalne, taki najważniejszy element, który ja uważam jest, jeżeli chodzi o zarządzanie tym obszarem, problemem, to ono się niczym nie różni od bardzo wielu innych obszarów, ale gdzie ja widzę taką pewną przewagę. Znaczy świat dzisiejszy przypomina trochę lawinę. W związku z tym nie ma takich stałych jak gdyby metod, stałych kanonów. Trzeba cały czas być gotowym do poruszania się po tej lawinie i poszukiwać jak gdyby nowych możliwości, ale nie przyjmować, że pewne rzeczy są stałe. Tu na kilku panelach, które dzisiaj słyszałem dotyczącym tego całego jak gdyby obszaru gospodarki zamkniętego, bardzo wiele się pojawia takich głosów, że to, co było kilkanaście lat temu, już jest dzisiaj nieaktualne. Za chwilę będzie to, co kilka lat temu jest nieaktualne. I to jest we wszystkich obszarach, także jeżeli chodzi o stronę zarządzania. Ja myślę, że ta szybkość reakcji i szukanie, jeżeli jest problem, to tak jak trochę chyba Chińczycy, chociaż oni są dzisiaj popularni, mówią, kryzys to jest równocześnie szansa. Tak? Te piktogramy chińskie to mówią tak samo. W zarządzaniu jest tak, jest problem, to znaczy, że ileś osób go nie umie rozwiązać. To w takim, znaczy ja chcę powiedzieć jedną rzecz. My nie dokładamy do naszego biznesu, żeby była jasność. To nie jest działalność charytatywna. Dziękuję. Cieszę się, że pan tu powiedział o tej pracy też i współpracy i tych nowych trendach i też wykorzystaniu potencjału, który jest. Bo tutaj mam pytanie do pani Ewy Janczukowicz-Cichosz. Właśnie w Komisji Europejskiej wskazuje się 7 takich kluczowych łańcuchów dostaw do modernizacji w myśl gospodarki obiegu zamkniętym. Oczywiście te cele są wskazane i są to wyroby włókiennicze, tworzywa sztuczne i opakowania. I do tych opakowań poniekąd, bo to państwa branża, wszyscy myślą o ubraniach, tekstyliach, natomiast no, tu jest klucz właśnie w tych całym budowaniu tej sieci logistycznej i w kierunku gospodarki obiegu zamkniętym. Tak, dokładnie. Ja może powiem jeszcze taką rzecz na początku, że dla nas na ścieżce do zrównoważonego rozwoju w grupie LPP ekonomia cyrkularna, gospodarka obiegu zamkniętego jest elementem kluczowym. My wiemy, że to jest przyszłość zrównoważonego rozwoju. To nie może funkcjonować oddzielnie, a to chociażby z dwóch powodów. Po pierwsze, zasoby naturalne, można powiedzieć, kończą się. Musimy wydobycie ich albo produkcja jest bardzo negatywna. Negatywnie wpływa na środowisko, a z drugiej strony ten model linearny uniemożliwi nam dojść do tych ambitnych celów klimatycznych, które sobie stawiamy, ponieważ możemy wziąć pierwszy wskaźnik, który jest bardzo powszechny, a mianowicie emisję gazów cieplarnianych. W tym modelu linearnym nie zejdziemy tak nisko, jakbyśmy chcieli, więc jakby tutaj pierwsza sprawa to, że dla nas jest to bardzo kluczowe. I tak jak pani powiedziała, jeżeli myślimy o branży odzieżowej, pierwsze to, co myślimy jako klienci, czy też jako ludzie, którzy się tą branżą zajmują, to są ubrania. Ale proszę sobie wyobrazić, że cały łańcuch wartości branży odzieżowej, począwszy od zaprojektowania, produkcji, magazynowania, sprzedaży, bądź to do sklepów stacjonarnych, bądź to klientów w modelu sprzedaży internetowej, na każdym z tych etapów potrzebujemy opakowań.
Więc tu jest nasza bardzo duża rola w tym, jak do tego podchodzimy i co robimy, żeby to było zgodne z GOZ-em. No więc w pierwszej kolejności standaryzujemy opakowania. W ramach takiego programu, który nazywa się Supplier Portal, który pomaga nam ten cały proces od zaprojektowania do sprzedaży naszych produktów wspierać, gdzie współpracujemy między innymi z naszymi dostawcami, jest ustalone to, jakiej wielkości są kartony, które używają między innymi nasi dostawcy, centra dystrybucyjne i tak dalej, i tak dalej. To wpływa na to, że my te kartony możemy używać wielokrotnie i to jest dla nas dobre z wielu względów. Po pierwsze środowiskowych, ponieważ zużywamy mniej surowców. Jest to też dobre, ponieważ te standardowe kartony, których używamy, pozwalają nam wypełnić środki transportu, czy to kontener, czy to tir, czy to nawet mniejsze potem już środki transportu w całości, czyli nie wozimy pustego powietrza, ale oczywiście to też jest kwestia zaoszczędzenia tych kartonów w postaci tego, że ponad 2 miliony sztuk używamy ponownie. Czyli wpływa to też na tak zwane ekonomiczne. 2 miliony sztuk. 2 miliony sztuk jest używanych ponownie i to nie tylko drugi raz, to jest drugi, trzeci i tak dalej, i tak dalej. Także to pokazuje, że można to robić w ten sposób właśnie poprzez standaryzację. I cały ten wielki proces, rozdrobniony proces łańcucha wartości bazuje na tych ustandaryzowanych kartonach. Ale nie tylko kartony są używane w tym procesie. Transport morski jest transportem, który głównie wykorzystujemy, jeżeli chodzi o dostarczenie do magazynów odzieży od naszych dostawców. I żeby ta odzież nie uległa zniszczeniu, musimy stosować takie zbiorcze foliowe opakowania. I dla nas kolejnym celem, który sobie stawiamy, to jest ograniczenie folii. Na pewno już chcemy odchodzić od folii jednorazowej i nie takiej, która pochodzi z recyklingu i nadaje się do recyklingu, więc te foliopaki w branży naszej nazywane polibagami wykonane są wszystkie z materiałów z recyklingu, a potem my przekazujemy je do recyklera i on dalej tworzy z tego worki do śmieci. Także staramy się zamykać ten obieg jak najbardziej się da i tu powiedziałam o tym procesie, który dzieje się poza oczami naszych klientów. Właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo nie mamy świadomości o tym, jaki wpływ mamy też na środowisko, robiąc różnego rodzaju zakupy, jakie jest zaplecze logistyczne, jak można je w piękny sposób wskazać, żeby było bardziej w kierunku gospodarki obiegu zamkniętym i też mniejsze zużycia zasobów. Więc jak pani wspomniała o tych opakowaniach, to ja tutaj chciałabym wrócić do pani Anny Borys z McDonald's Polska, gdyż no te opakowania to są dosyć kluczowe w państwa działalności, natomiast celem wiadomym jest nawet tutaj wskazanym przez Komisję Europejską dotyczącym opakowań i gospodarowania odpadami opakowaniami tego rozporządzenia, żeby ich ograniczyć, też ograniczyć wpływ ich na środowisko. Jakie możliwości, a może ograniczenia niesie ten projekt dla państwa, bo on jest dosyć mocno rozwojowy i czy tak w skrócie PPWR w jakiś sposób państwa dotyczy? To jest cały czas projekt i my w tej chwili bierzemy udział w tej dyskusji wokół tego tematu i to, co jest chyba najważniejsze, to, że w pełni zgadzamy się z celem PPWR-u, to znaczy, którego jest wsparcie gospodarki obiegu zamkniętego i dowodem na to jest fakt, że od kilku lat wdrażamy w McDonald's gospodarkę obiegu zamkniętego opakowań i jest to możliwe dzięki innowacji, którą zrealizowaliśmy wspólnie z naszym recyklerem, z polską firmą z Torunia, firmą Miklan Reza, z którą jesteśmy w stanie przetwarzać opakowania trudne, opakowania z gastronomii, czyli takie, które są na przykład powlekane cienką warstwą polimeru, to mówię tutaj o kubkach do kawy, czy też opakowania zabrudzone żywnością, opakowania zatłuszczone. I te opakowania no, potrafimy przetwarzać, odzyskiwać z nich włókna papierowe, przetwarzać na pełnowartościowe produkty. To jest bardzo dobra informacja, to jest naprawdę zielona innowacja, o której się bardzo mało mówi, bo wszyscy myślą, że to powinno trafiać do zmieszanych, a pani mówi o recyklingu. Tak, znaczy to jest taki przykład, który pokazuje, że można, że jest przestrzeń, że tu jest ogromna przestrzeń tak naprawdę do innowacji w tym obszarze i że pewnie takich innowacji będzie powstawało więcej i trochę tak jak tutaj pan prezes powiedział, mogę powiedzieć, że pokazujemy, że można. My w tej chwili przetwarzamy 500 ton opakowań miesięcznie i cały czas zwiększamy tę pulę i tak naprawdę
naprawdę to jest takie no, wyjątkowe polskie rozwiązanie. Natomiast na wielu rynkach próbujemy różnych rozwiązań. We Francji na przykład mamy opakowania wielorazowego użytku i tutaj tak naprawdę niezależnie od tego, czy to są opakowania jednorazowe, czy wielorazowe, to stykamy się z licznymi wyzwaniami. I takim chyba największym wyzwaniem są trendy konsumenckie, to znaczy jak my się zachowujemy jako ludzie, jak my jako konsumenci. Czy akceptujemy, tak? Czy akceptujemy te zmiany, czy nadal trwimy swoich takich... Nie tylko to, ale nawet sposób konsumpcji, chociażby sprzedaż na wynos. W naszej branży to jest trend, który stale rośnie. Przed pandemią w branży restauracji szybkiej obsługi 60% sprzedaży to była sprzedaż na wynos. W tej chwili to jest ponad 70%. I ten trend cały czas rośnie. I to oznacza, że te opakowania, które my wydajemy, że my je tracimy z oczu, że gdzieś one... potrzebują tej infrastruktury i no, też jest konieczna świadomość społeczna, żeby rzeczywiście można je było zagospodarować. Inne takie wyzwania, no tutaj w przypadku opakowań wielorazowego użytku, no to jest kwestia zużycia wody, zużycia detergentów, to jest kwestia dodatkowego zużycia energii. Także to jest niezwykle złożony temat i my cały czas szukamy tych lepszych rozwiązań. To, co robimy w Polsce, to też jest pewnym eksperymentem, który być może będziemy skalować, może go jeszcze ulepszymy, natomiast jest to przestrzeń, ogromna przestrzeń do innowacji. To jest w ogóle taka przestrzeń, w której mamy bardzo wiele wyzwań, znacznie mniej odpowiedzi, natomiast bardzo dużo jednak możliwości. I to, co tak wracając do PPWR-u, absolutnie zgadzamy się z tym celem, z koniecznością ograniczenia ilości odpadów, które nie są zagospodarowane. Natomiast te odpady są potrzebne, tak jak pani zauważyła, one pełnią ważną rolę, szczególnie w takim sektorze jak nasz. My sprzedajemy żywność, musimy ją sprzedawać w sposób bezpieczny i w sposób wygodny konsumentom. I to, co myślę jest ważne, to żeby tę elastyczność w dojściu do tych celów w tej regulacji zachować, po to, żebyśmy mogli jako biznes tych innowacji szukać i no, mam nadzieję, że znaleźć rozwiązanie może nie zupełnie w 100% idealne, ale bliskie. Cieszę się, że to wybrzmiało, bo to też gospodarka obiegu zamkniętym jest innowacją samą w sobie, natomiast jest istotne, tak jak pani tu wspomniała, też rozmowy i wskazanie też tych kierunków, które są obecnie możliwe, ale do których też trzeba dążyć z odpowiednim wyprzedzeniem i czasem. Jesteśmy na panelu, który mówi też o strategiach w gospodarce obiegu zamkniętym, strategiach biznesowych. Stąd moje pytanie do pana Kamila Wyszkowskiego, który ma tutaj doskonałą wiedzę i zakres też związany z jak są wprowadzane takie strategie gospodarki obiegu zamkniętym, strategie biznesowe. Czy ten trend jest już bardziej widoczny? Czy my nadal jesteśmy jeszcze nieprzygotowani? To są po prostu strategie wpisane po prostu w zakres też firm i niezdefiniowanych też tutaj obszarów. Czy też są zdefiniowane obszary może strategiczne już w firmach? Jak pan to widzi? To jest bardzo filozoficzne pytanie, to może od tego zacznę, bo... Prosiłabym do konkretów. Z tymi konkretami, o nich będzie na koniec, dobrze? Może zacznę, skoro pytanie filozoficzne, to zacznę od takiej historycznej perspektywy, że państwo sobie uświadomili, jak długo rozmawiamy o gospodarce o obiegu zamkniętym. Ona się jeszcze w ogóle w ten sposób nie nazywała, kiedy w 1947 roku mieliśmy pierwszą konferencję o zasobach w Nowym Jorku i była w ogóle pierwsza ONZ-owska konferencja na ten temat, gdzie naukowcy pokazali, jakie surowce najszybciej będą drożały, dlatego że je użyjemy w nadmiarowy sposób, patrząc przez trendy wzrostowe, jeśli chodzi o gospodarkę światową. To się wszystko sprawdziło, co więcej, z naddatkiem. Zwłaszcza w segmencie polimerów syntetycznych, czyli jeśli chodzi o plastik. To, co było przewidywane w 1950 roku, gdzie już w tej konferencji o zasobach było wiadomo, że polimer syntetyczny jest absolutnie fajnym produktem, który będzie mógł być wykorzystywany praktycznie wszędzie, w bardzo wielu odsłonach. I
zadano sobie już wtedy pytanie, co jak to stanie się technologią przemysłową. Wtedy jeszcze nie było to technologią przemysłową, w 1950 roku się nią stało. A później to już mamy konsekwencje, czyli mamy te 8,4 miliarda ton plastiku w tej frakcji wyprodukowanych, 7% wróciło do obiegu, czyli mamy, przepraszam, nie gospodarkę obiegu zamkniętą, tylko durszlak. To kompletnie nie działa. Też globalny mechanizm nie działa. Czyli ta reszta, czyli te 93% plastików, które gdzieś są, no to teraz sobie rozszyfrujmy, gdzie one są. No zresztą to świetnie widać, mieliśmy w marcu zeszłego roku w Nairobi podsumowanie prac w ramach UNEP-owskiej inicjatywy Stop Plastic Pollution i mniej więcej wiemy, gdzie to jest. Na składowiskach legalnych bądź półlegalnych, najczęściej też niestety nielegalnych, zwłaszcza jeżeli patrzymy na państwa o niższym poziomie rozwoju. Jeżeli mówimy o gospodarce obiegu zamkniętym, która jest uregulowana, jeśli chodzi o systemy prawne, we właściwy sposób, transparentny sposób, to jest góra w 45 do 47 krajów, to wygląda dobrze, na 195. Ta reszta to są państwa o niższym poziomie rozwoju najczęściej. Przypomnę, że na 195 państw w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych mamy 60 demokracji, a ta reszta to są różnego rodzaju dyktatury, junty wojskowe, satrapie, państwa upadłe, bądź państwa objęte konfliktami zbrojnymi, gdzie absolutnie nie można liczyć na to, że będzie jakaś, przepraszam bardzo, transparentna polityka odpadowa. I to porządkuje dyskusję natychmiast, bo jeżeli nawet mamy wyzwania, które się nazywa profesjonalny biznes, który w ramach tej odsłony korporacyjnej pilnuje rzeczy, jak na przykład łańcuchy dostaw, to jest ekstremalnie trudno zadbać o to, też szukając tego lewara kosztowego, jak zabezpieczyć wytworzenie produktu w ramach łańcucha dostaw w taki sposób, żeby nie było łamania praw człowieka, standardów pracy, kwestii antykorupcyjnych i przede wszystkim kwestii środowiskowych. To jest ekstremalnie trudne. Przede wszystkim dlatego, że po prostu ten system gospodarki obiegu zamkniętego globalnie nie działa. Teraz pytanie, jak ONZ chce to rozwiązać? No, można powiedzieć na dwóch płaszczyznach. No, pierwsza płaszczyzna to jest wypchnięcie poza podstawę, jeśli chodzi o używanie polimerów syntetycznych, czyli szukanie zamienników. To trochę o tym było w głosach przedstawicieli biznesu, że im szybciej będziemy w stanie mieć tanie zamienniki, tym lepiej. Czyli trzeba też uruchomić lewary znowuż biznesowe, czyli jeżeli mamy, lubię ten przykład, który się nauczyłem tego akurat od McDonald's, że na początek wprowadzaliście słomkę tą papierową. No to najpierw trzeba ją opracować technologicznie, trochę to zajęło. Później się zmierzyliście z wyzwaniem kosztowym. 12-krotność kosztu, to była słomka plastikowa, to było 12 razy drożej papierowa od plastikowej. No trzeba było podjąć taką decyzję, umówmy się, nie biznesową. Jak już to wprowadziliście, to proszę korygować, coś nie pomyliłem, to staniało do 4-krotności. Ale dalej była to 4-krotność, prawda? Czyli znowuż taniej można było korzystać z plastikowej. Ale efekt skali, który został zastosowany, dzięki temu, że mamy to soft power biznesowe, no spowodował, że już naśladowcy tej dużej korporacji no już się mierzą z wyzwaniem nie 12-krotności, ale 4-krotności ceny. No jeżeli teraz cały świat przejdzie na, przepraszam, słomki papierowe. Nie chcę trywializować oczywiście tego przykładu, bo niektórzy mogą mieć taką pokusę. Nie trywializujmy tego, bo to jest absolutnie dobry przykład tego, jak działa efekt skali na cenę. To jeżeli będziemy mieć naśladowców, to już nie będzie 4-krotność, tylko 2,5-krotność, a później może będzie to tańsze. I na tym to polega. Inny przykład z innego w ogóle rynku to folia rolnicza. Niewiele osób sobie zdaje sprawę, że to jest największe obciążenie, jeśli chodzi o plastiki, polimerów syntetycznych, jeśli chodzi o rolnictwo. Czyli wszystko to, co rośnie pod folią. Najtańsza folia rolnicza to jest folia z ropy. Czy jest zamiennik w postaci folii kompostowalnej? Oczywiście, że jest, tylko że on jest droższy. Więc jeżeli o czymś rozmawiamy na poziomie Komisji Europejskiej z komisarzem Wojciechowskim, zresztą jest tutaj szef jego biura, i o czym rozmawialiśmy w Sharm el-Sheikh na szczycie klimatycznym ostatnim w Egipcie, to dokładnie o tym, żeby w ramach wspólnoty europejskiej dotowana przez Komisję Europejską była folia kompostowalna, żeby wypchnąć z rynku rolniczego folię, która zanieczyszcza środowisko i jest tą folią rolniczą. Inny przykład z jeszcze innej przestrzeni, sieci rybackie, przecież one są z plastiku. To, że nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu porzuconych sieci, dlatego że sieć z plastiku rybacka jest tak tania, że bardziej opłaca się porwaną, uszkodzoną folię, sieć rybacką zostawić w oceanie, niż ją wyłowić. I w konsekwencji mamy potężne straty środowiskowe. No i teraz pytanie, co trzeba zrobić? Znowu, United Nations Oceans Conference i cały proces klimatyczny wokół ochrony oceanów, wprowadzić zakaz używania sieci plastikowych. Czyli, uwaga, podrożyć ich zwiększyć ich cenę. Ktoś się może oburzać, że to jest prowadzenie przez ONZ jakiegoś strasznego podatku dla rybołówstwa. Ale pytanie, czy nie ma innego wyjścia? No nie ma, ponieważ już dzisiaj mamy przełowione łowiska w ramach oceanów światowych 2,5-krotnie.
Czyli musimy to zrobić, jeżeli w ogóle chcemy się wyżywić, patrząc na kolejne pokolenia, patrząc na to demand, ile potrzebujemy kalorii z ryb, a ile mamy tego, co zostało w oceanach. Absolutnie mniej. I to jest jedyne rozwiązanie, które możemy zastosować w ramach takiego globalnego podejścia regulacyjnego. Kto nam w tym pomaga? Ostatnie zdanie. Biznes. Bo mamy Sustainable Fisheries Initiative, w ramach której mamy długą listę korporacji, które się same boją tego, że przepraszam, stracą sens istnienia, głównie myślę o tych wszystkich firmach, które produkują coś z ryb. Albo je poławiają, nie? Czyli jak stracą ryby, no to przepraszam bardzo, to już nie będą mieli do roboty. No więc tego typu przykładów oczywiście mogę mnożyć na potrzeby tego panelu, ale żeby Państwo mieli świadomość, no globalnie sobie po prostu nie radzimy z tym wyzwaniem i musimy regulacyjnie podziałać tak, żeby wypchnąć polimery syntetyczne z perspektywy naszej dyskusji i zacząć oczywiście od frakcji opakowaniowej, bo one stanowią globalnie 38% problemu. To jest potężna liczba i już naprawdę ostatnie zdanie. Każda sekunda mojej wypowiedzi, przecież każdej sekundy mojej wypowiedzi do oceanu wjechały dwie ciężarówki plastiku. Żeby Państwo sobie to uświadomili. Dwie ciężarówki, każda sekunda. To jest tak potężny problem. Bardzo dziękuję. Wiele aspektów tutaj jest przez Pana poruszonych, natomiast jakby tylko świadczy o tym, że te naczynia połączone i tutaj ten system jest dosyć istotny, żeby wspólnie działać przez różne instrumenty i legislacje, ale też w skali, a nie też zaczynając od siebie, więc dziękuję za to wskazanie. Myślę, mam nadzieję, że do tego jeszcze wrócimy, ale to wspomniane te działania biznesowe i te zmiany, które się dzieją, to już widzimy w Gurażdże, która ma też strategię związaną z między innymi zawierającą elementy gospodarki obiegu zamkniętym. Jakby pan Andrzej Losor mi coś więcej na ten i nam wszystkim więcej powiedział i tak naprawdę pochwalił się, jak do tego doszliście i w czym tkwi to clue, że to się udaje realizować u Państwa w firmie i może podzielić się informacjami, jak inni mogą z tego skorzystać. Ależ my to robimy, my się dzielimy. Na przykład w mechanizmach, którymi zarządza Kamil w UNGC, dzielimy się tym, jak można budować strategię, jak szukać mechanizmów wsparcia, jak szukać mechanizmów rewidujących, na przykład jak pracować z mechanizmami SBTI. To robimy we współpracy z jedną z organizacji, którymi zarządza Kamil. To jest miejsce, w którym właśnie wymieniamy się doświadczeniami, ale jak my to robimy, jak od samego początku do tego doszliśmy. Kamil wspomniał o 1947 roku. My nie sięgamy aż tak daleko, ponieważ nasz biznes w Polsce urodził się w 1977 mniej więcej roku, ale o procesie zastępowania paliw kopalnych paliwami alternatywnymi zaczęliśmy rozmawiać w 1995-1996 roku. To też jest case nawiązujący do McDonalda, ponieważ to się wtedy absolutnie nie opłacało. Mieliśmy duży opór społeczny, ponieważ to były opony wtedy. Musieliśmy wykonać ogromną ilość roboty, żeby uświadomić, że tylko zagospodarowywanie w sposób bezpieczny odpadów takich, jakimi wtedy były opony, może się udać w instalacji, którą my posiadamy, ponieważ temperatura i czas w tej instalacji gwarantują absolutne bezpieczeństwo zagospodarowania czy odzysku energetycznego tych odpadów. To jest początek, tak troszeczkę do historii, ale ta najświeższa strategia. Końcówka 19 roku, wtedy zaczęliśmy rozmawiać o najnowszych SDGs-ach, tych do poziomu 2030 roku, czyli Sustainable Development Goals 2030. To była podstawa i to był impuls do naszej strategii. My jesteśmy biznesem bazującym również na surowcach naturalnych. Biznesem, który jest najnowocześniejszym w Europie, ale ciągle jest biznesem emitującym. W związku z tym bazą naszej strategii jest odpowiedzialność. Emitujemy, korzystamy, więc musimy w zharmonizowany sposób oddać. Skoro tak, no to filarem, głównym elementem naszej strategii biznesowej jest przede wszystkim cel dekarbonizacyjny. Dekarbonizacja jest absolutną podstawą naszego biznesu. Nie ma żadnej inwestycji, nie ma żadnego w zasadzie ruchu, nie ma żadnego procesu biznesowego, który nie byłby oparty o strategię dekarbonizacji. To jest filar. Czyli w 30 roku chcemy mieć 400 kg dwutlenku węgla na tonę cementu. To oznacza redukcję o 50% do
do roku bazowego, czyli do roku 90, to też jest najbardziej ambitny cel w branży. Nikt nie postawił sobie tak ambitnego celu i my jesteśmy już dzisiaj blisko tego celu, szczególnie w Polsce. To jest filar naszej strategii. Skoro tak, skoro mamy ten filar i to jest element strategii biznesowej, to kolejnym krokiem jest rozpisanie tej strategii na konkretne działania, czy na konkretne streamy działań. Jednym z nich jest zastępowanie paliw kopalnych paliwami alternatywnymi. O tym procesie już troszeczkę mówiłem. Teraz troszeczkę pozwolę sobie go rozwinąć. Kolejnym streamem jest poszukiwanie i wykorzystywanie zdekarbonizowanych surowców. To jest duży proces. Mam nadzieję, że będę miał szansę o nim opowiedzieć. Kolejnym elementem z nim powiązanym jest transformacja portfolio, czyli budowa portfolio w oparciu o produkty niskoemisyjne albo przyszłości zeroemisyjne. I takim kolejnym filarem jest oczywiście transformacja energetyczna. To są takie kluczowe filary. Co jest najważniejsze w tym wszystkim? Konsekwencja, mamy kwartalny follow-up. To po pierwsze. Po drugie, wszyscy pracownicy, 100% naszych pracowników, również pracownicy fizyczni, mają część zmienną swojego wynagrodzenia opartą właśnie o te czynniki. Czyli nasza strategia dekarbonizacji jest ujęta w wynagrodzeniu zmiennym każdego z naszych pracowników. Ja jestem przekonany, że to jest absolutny klucz, ale z drugiej strony bardzo trudna rzecz i bardzo odważna decyzja, którą nasza firma podjęła. Wytłumaczenie pracownikowi fizycznemu, który zajmuje się dbałością, żeby taśmociąg funkcjonował dobrze, że jego wynagrodzenie jest uzależnione od etapów realizacji naszej strategii związanej z dekarbonizacją, z kolei częścią tej strategii jest strategia związana z gospodarką biegu zamkniętego. To jest wyzwanie, to było bardzo duże wyzwanie. Ale ta strategia nie miałaby sensu, bo ona by była i oparta i greenwashing, nie byłaby wiarygodna i byłaby taka rozmazana bardzo mocno, gdyby nie to, że poddaliśmy się zewnętrznej rewizji przez SBTi. SBTi, czyli Science Based Target Initiative, co roku potwierdza, że to, co robimy, jest oparte o cele naukowe i prowadzi do realizacji naszych celów w tym kierunku. Troszeczkę dwa zdania mogę o paliwach, czy nie mogę? Ja bym chciała też pana zapytać, bo też różnie z czasem wyglądamy, więc ja bym zapytała to, co pan wspomina o dekarbonizacji. Macie bardzo dobry przykład, przykładów macie dosyć dużo, natomiast zastępowanie paliw kopalnych paliwami alternatywnymi. Czy by mógł pan tutaj nam powiedzieć o waszych sukcesach w tym zakresie i jak to wygląda? Europejskie Stowarzyszenie Producentów Cementu, CEMBiuro, określiło sobie taki cel, że w 2030 roku chce osiągnąć zastępowalność paliw odnawialnych paliwami alternatywnymi na poziomie 60%. My w Polsce osiągamy dzisiaj 80%. To pokazuje, gdzie jesteśmy. Paliwa alternatywne to głównie RDF w 90 paru procentach. RDF, czyli specjalnie przygotowywane paliwo oparte o odpady komunalne. My zagospodarowujemy rocznie, my jako przemysł cementowy w Polsce, zagospodarowujemy rocznie 1,7-1,8 miliona ton odpadów komunalnych. To jest 10% odpadów komunalnych, które są w bezpieczny sposób zagospodarowane. My odzyskujemy je energetycznie, a ostatnie miesiące, ostatnie lata pokazywały, jak to jest istotne. No bo gdybyśmy tego procesu nie rozpoczęli, procesu, który się wtedy kompletnie nie opłacał, gdybyśmy go nie rozpoczęli przed 25-30 laty, to myślę, że w ubiegłym roku w Polsce nie można było produkować cementu, ponieważ nasz biznes byłby oparty o węgiel, a węgla nie było, pomijając to, w jaki sposób realizowalibyśmy, a raczej byśmy nie realizowali cele związane z dekarbonizacją. To ja tylko zapytam, pan mówił 10% z ilości odpadów komunalnych, kiedy przypomnijmy, jest 13 milionów powstaje rocznie. To my zagospodarujemy 1,7-1,8, więc to
więc jest, zależy jak to kalkulować. Ja miałem w głowie takie, taką ilość powyżej 15 milionów, więc my zagospodarowujemy, my jako dojdziemy przemysł zagospodarowujemy. Dojdziemy niestety do tego, bo konsumpcjonizm, jak widzimy, wzrasta, więc te ilości odpadów na razie wzrastają. Ale to jest zaledwie jeden z filarów, bo mówimy o paliwach alternatywnych, nie chciałbym zajmować za dużo czasu, ale to jest zaledwie jeden z kierunków, bo przecież zagospodarowujemy również odpady czy produkty uboczne z pozostałych linii, z pozostałych czy z innych linii przemysłu, głównie stalowniczego i energetyki. Tego jest 5,5-6 milionów ton rocznie. To wszystko zalegało kiedyś na wysypiskach, na hałdach. Tego typu hałdy do dziś odkrywamy. Są ogromne hałdy, które są dzisiaj porośnięte trawą albo różnymi innymi roślinami i kompletnie nie wiemy, co jest pod nimi. To jest, kiedyś to zalegało na tego typu hałdach. Takie hałdy, ich odpowiedniki również są na oceanach. I my to zagospodarowujemy. Skala, jeśli mówimy o skali, 5,5-6 milionów, ale przed nami jest jedno kluczowe wyzwanie i mam nadzieję, że o nim jeszcze będę mógł powiedzieć dwa zdania. Myślę, że może też jeszcze później do tego wrócimy. Natomiast pan wspominał o zagospodarowaniu odpadów w takim kierunku, jak u państwa jest między innymi właśnie paliwa alternatywne, ale też właśnie chyba nie wspomnimy o tym zawracaniu cyklu życia, jak chodzi o beton. I tu też są dobre przykłady, jak widzę w LPP, bo żeby państwo znali skalę, zaledwie 1% zużytej odzieży poddawany jest recyklingowi w celu wytworzenia nowych tekstyliów. Natomiast państwo już mają te innowacje, tym się kierują i jakby pani w kilku zdaniach naprawdę krótko nam o tym opowiedziała, bo to jest coś, czego znowu my nie widzimy na zewnątrz, a to się dzieje po prostu wewnątrz firm. Ja może tylko króciutko nawiążę do tego, co powiedział pan Kamil, że jeżeli chodzi o zbiórkę śmieci, odzieży, nadal mamy tak zwane sito. Unia Europejska mówi o tym, że około 2 milionów ton odzieży jest zbieranych w Unii Europejskiej i to stanowi 32% tej odzieży, wyrobów tekstylnych, która jest wprowadzana na rynek, czyli około 68% ląduje w najlepszym przypadku w tak zwanych śmieciach zmieszanych, w najlepszym, czyli możemy myśleć, że w najlepszym przypadku zostanie ona spalona z odzyskiem ciepła. A co się dzieje z nią, naprawdę tego nie wiemy. Pierwsza rzecz jest taka, że najgorzej jest wyrzucić ubranie, którego już nie chcemy nosić do śmietnika. My umożliwiamy po pierwsze, żeby osoby, które już nie chcą czegoś nosić, mogły przynieść to do naszych sklepów. Robimy to między innymi po to, żeby wspierać kwestie społeczne i partnerów naszych społecznych, ale z drugiej strony zaczynamy też zbierać tą odzież, ponieważ chcemy ją poddawać recyklingowi. W zeszłym roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą, ze startupem polskim Use Waste, ponieważ naszym celem jest rozwój technologii recyklingu poliestru. I mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy już na takim etapie, że ten etap laboratoryjny skończymy w tym roku i on pokazuje nam, że ta technologia jest bardzo możliwa do tego, żeby zastosować ją na wysoką skalę i skalować go. To jest to, co też zostało dzisiaj wspomniane, że ważne jest to, żeby to było skalowalne i żeby to było w jakiś sposób opłacalne. I oczywiście już teraz widzimy, że na przykład poliester z recyklingu, on na razie bazuje na butelkach PET i sieciach rybackich, o których pan Kamil wspomniał. On jest droższy, ale ma zdecydowanie niższy ślad węglowy i zdecydowanie mniejszy sposób wpływa na środowisko. Także naszym celem jest to, żebyśmy robili ubrania z ubrań. I tu powiedziałam o poliestrze, ale również realizujemy projekt z Sustainable Fashion Institute, gdzie badamy możliwości recyklingu materiałów wielogatunkowych, ponieważ musimy wiedzieć, że tak naprawdę większość odzieży, którą mamy na sobie, nie jest wykonana z jednego materiału. Mamy bawełnę z poliestrem, mamy wiskozę z poliestrem, mamy różne mieszanki i te mieszanki stanowią jeszcze większe wyzwanie niż poliester. Każdy patrzy od razu na siebie, co założyło. Tak. Ale myślę też, że tutaj właśnie jest bardzo ważna edukacja. Po pierwsze, żebyśmy wiedzieli, co mamy zrobić z tą odzieżą, ponieważ jeżeli ją, po pierwsze, trzymamy w szafie, też niedobrze, dajmy ją komuś, kto będzie ją nosił, a po drugie, jeżeli ta odzież już nie nadaje do użytku, przynieśmy ją między innymi do naszych sklepów, zostawmy ją w jednym z kontenerów, które możemy spotkać na ulicy, bo dzięki temu ona będzie używana w sposób bardziej odpowiedzialny, chociażby jako wypełniacz do materaca w najmniejszym stopniu upcyclingowym, ale również właśnie będzie mogła być poddana recyklingowi. Bardzo się cieszę, że pani wspomniała o tych takich też aspektach konsumenckich, bo tutaj też
jest to dosyć istotne. Mówimy wieloobszarowo o gospodarce obiegu zamkniętym, od strategii po dobre przykłady i te innowacyjne, pionierskie kierunki, które, jak już pan Kamil Wyszkowski wspomniał, nie są może ekonomicznie na początku opłacane, ale są prośrodowiskowe i są takim katalizatorem kolejnych działań. Więc też tutaj widzimy takie dobre przykłady wpływu na konsumentów też w McDonald's, więc chciałabym panią Annę Borys zapytać, w jaki sposób, może pokrótce już pani wskaże, jak państwo tutaj też się wybijają, jak chodzi o te zachowania, zmiany zachowań konsumenckich i ten recykling, który jednak ma miejsce też. Może ja zacznę od tego, że edukacja konsumentów to jest taki kolejny obszar odpowiedzialności dużego biznesu, zwłaszcza takiego biznesu jak nasz, który z konsumentem ma ciągły kontakt codziennie. Oprócz innowacji i ich skalowania, to jest jeden obszar odpowiedzialności i tutaj mam nadzieję, że ta nasza technologia związana z recyklingiem, że ona też w pewnym momencie będzie gotowa do tego, żeby ją skalować szerzej. Natomiast konsument to jest kolejny niezwykle ważny temat, bo bez konsumenta nie ma obiegu zamkniętego. Znaczy, jeżeli w naszym przypadku, jeżeli konsument nie wrzuci tego kubka do odpowiedniej frakcji, to cała nasza innowacja, czy cała infrastruktura, którą zbudujemy, po prostu nie zadziała. I to jest ten świadomy konsument jest tak naprawdę filarem wszelkich, może nie wszelkich, ale bardzo wielu działań w obszarze właśnie budowania gospodarki obiegu zamkniętego. I to, co my jako marka możemy tutaj dać, no to przede wszystkim ta machina komunikacyjna, którą dysponujemy i z której możemy po prostu skorzystać. I są dwa obszary, my w ogóle badamy to bardzo mocno, jak konsumenci reagują na komunikację i widzimy, że jednym z kluczy jest doświadczenie. To znaczy to, konsumenci wierzą w to, czego doświadczają i dlatego w naszych restauracjach oznaczamy te ręczniki papierowe, które są z naszych kubków, po to, żeby nasi goście wiedzieli, że z nich skorzystają, że jeżeli oni wrzucają do tego kosza, który jest dostępny w McDonald's, to potem mogą skorzystać z tych ręczników. Także to jest to drugie życie, o którym tutaj... Tak, to jest to uczestniczenie w tym doświadczanie tego obiegu zamkniętego w praktyce. To jest coś, co działa. Realny wpływ na to, że jak wrzucą w dane miejsce, to wiedzą, że z tego powstanie produkt. Tak, i to jest niezwykle skuteczny proces edukacyjnie. I drugi element to jest po prostu szeroka komunikacja. I to, co jest budujące, że to jest to, że ona działa. My w ubiegłym roku zrealizowaliśmy pierwszą kampanię telewizyjną i w mediach społecznościowych na temat obiegu zamkniętego. I to, co widzimy, to, co zobaczyliśmy po niej, że czystość tej frakcji papierowej u nas w koszach wzrosła. I to oznacza, że nasi konsumenci chcą zmieniać nie tylko swoje jakby opinie, ale też zachowania, jeżeli mają przekonanie, że jeżeli wierzą nam, że rzeczywiście ten obieg działa. W tym roku stworzyliśmy kolejną kampanię, ona w tej chwili jest, w tej chwili ta kampania jest w trakcie, gdzie pokazujemy dokładnie, co dzieje się z opakowaniami, które trafiają do naszych koszy, bo nasi konsumenci powiedzieli nam, że są tego ciekawi, że to jest ten element, który ich przekonuje. Także konsument jest tak naprawdę kluczem do tego, żebyśmy mogli realizować to, co w tych naszych strategiach sobie zapiszemy. Tu już nam się czas kończy, ale bym chciała, żeby jeszcze tutaj wypowiedzi panów nawiązały do tego, o czym mówimy. Więc ad vocem pan Kamil Wyszkowski, a widzę, że chciałby dodać... Jedno zdanie dosłownie, bo to, co przed chwilą Ania powiedziała, no to jest jedno z ważniejszych w ogóle wyzwań, to jest edukacja klimatyczna. Przypomnę, uzgodnienie międzynarodowe, 2014 rok, słynna deklaracja z Limy, wszystkie państwa świata się zgodziły na to, że trzeba mieć powszechną globalną edukację klimatyczną po to, żeby... W Polsce po 12-16 latach, w innych krajach to różnie wygląda, ale mówię o systemach edukacyjnych, mieć innego człowieka, który kompletnie rozumie, czym jest ślad węglowy, na czym polega zakwaszenie oceanów, o co chodzi z eutrofizacją i tego typu rzeczy. Trochę na podobnej zasadzie lubię ten przykład podawać, jakbym tak państwa spytał, czy państwo kojarzą pantofelka z grupy Orzęsków? To wszyscy go pamiętacie. Już nie pamiętacie, co on robił za bardzo, ale mamy zbiorową świadomość edukacyjną. Podobnie jak pan Tadeusz, tak? I parę innych, tego typu haseł. Jeżeli będziemy mieć zbiorową świadomość edukacyjną, wszędzie dookoła, też w Polsce, w zakresie zmiany klimatu,
jak przeciwdziałać temu zjawisku przez różne praktyki działania, które też podejmuje biznes, to i biznesowi będzie łatwiej pewne rzeczy przeprowadzać w ramach swoich wewnętrznych procedur decyzyjnych, w dialogu z klientami, w dialogu z łańcuchem dostaw, który ma i na końcu w dialogu z też decydentami, czyli mówię o tej sferze regulacyjnej. Świadomy polityk to przecież też obywatel, też człowiek, który jakiś system edukacji przeszedł, lepiej, lepszy bądź gorszy. Im więcej świadomych polityków od strony edukacji klimatycznej, tym lepiej dla klimatu. Ja myślę, że to jest kolejna dyskusja, dobra dyskusja na kolejny panel, ale jeszcze chciałbym dwa słowa od pana Sławomira Golonki, właśnie już podsumowując działania gospodarki obiegu zamkniętym na przykładzie państwa, pana branży. Dokładnie dwa zdania, w jakim kierunku, jakie są bariery tutaj, no to byśmy już zaczęli kolejny panel, może inaczej, może dwa zdania, w jaki sposób można kreować tą gospodarkę obiegu zamkniętym na państwa przykładzie, bo wy już jesteście wpisani w te elementy, natomiast tam dużo jest do zrobienia. Zresztą skala wyzwania jest rzeczywiście tutaj w tej branży też gigantyczna, żebyście państwo mieli świadomość, do Polski wprowadza się rocznie około 850 tysięcy ton wagowo elektrosprzętu, od drobnych telefonów po pralki, lodówki i tak dalej. Obowiązek unijny nakłada poziom recyklingu i zbierania 65%. Ja mówię w takim uproszczeniu i w związku z tym tyle powinno się zbierać, czyli to jest około 550 tysięcy ton. W ostatnich latach były pewne fluktuacje, dlatego że trochę, tak powiem, sprzedaż spadła i tak dalej, w związku z koronawirusem i tak dalej, ale to mówimy o takim... Chociaż ostatni rok pokazuje takim, duże wzrosty. Tak, ale teraz w tej chwili, ale to jest tego typu poziom. I teraz bardzo ważne jest, żeby ten elektrosprzęt, który... On nie jest od razu zużywany, prawda? Bo to nie jest tak, że wprowadzona dzisiaj lodówka, to ona jest natychmiast utylizowana. Ona ma pewien cykl życia, ale jednak ona jest wprowadzona do środowiska i ona kiedyś musi być zutylizowana, zebrana, przetworzona i tak dalej, i tak dalej. Przez wiele lat mieliśmy tutaj olbrzymie zaniedbania. Teraz stajemy z pewnymi takimi wyzwaniami w tej branży, ponieważ pojawiły się olbrzymie ilości na przykład paneli fotowoltaicznych, które wpływają do kraju, których utylizacja będzie bardzo ciężka, bo dzisiaj tam jest bardzo mała zawartość tych surowców, które są, tak powiem, wartościowe, natomiast koszt ich utylizacji jest wysoki, ale one zaburzyły zupełnie, tak powiem, proporcje na rynku i spowodowały sytuację taką, że bardzo wzrosły opłaty produktowe, no bo jeżeli wprowadzający nie zbiorą i nie przetworzą, muszą zapłacić bardzo wysoką opłatę produktową. W związku z tym to jest pewnego rodzaju taka gra pewnymi certyfikatami, ile one muszą kosztować. Ale z drugiej strony, to trochę przypomina to z panią Katarzyną, rozmawialiśmy o tym przed spotkaniem, taki trochę system rentowy. To znaczy dzisiaj człowiek w wieku 20 paru lat nie płaci do ZUS-u na swoją emeryturę, tylko płaci na emeryturę dla tych, którzy kiedyś pracowali. Ale to niestety tak też trochę jest, jeżeli chodzi o elektroodpady. Dzisiaj trzeba tworzyć systemy, tak jak zresztą w wielu miejscach, co państwa też przykłady pokazują, ale powiem to jeszcze bardziej drastycznie. Jeżeli nie buduje się systemów zbierania i przetwarzania elektroodpadów, to one lądują w lasach. One muszą być gotowe, jak problem się pojawi, a nie jak problem się pojawi, należy rozpoczynać dyskusję na ten temat, to co w takim razie zróbmy, żeby ten problem rozwiązać, bo on już jest wtedy prawie nierozwiązywalny. Dziękuję. To będzie też dosyć ciekawy wątek, żeby o tym wspomnieć, bo to są te niuanse, które jednak, jak zawsze się mówi, diabeł tkwi w szczegółach, więc o nich warto rozmawiać. I na koniec pan Andrzej Losor, który dużo nam obiecywał, że jeszcze dzisiaj nam opowie na temat tych produktów i działań związanych ze strategią gospodarki obiegu zamkniętym. Czasu nam trochę brakuje. Proszę naprawdę dwa zdania, które tutaj jeszcze można by powiedzieć o tych dobrych przykładach i no i zachęcić może do kolejnego panelu w przyszłym roku. To dosłownie dwa zdania. Te modele biznesowe muszą się wywracać w bardzo, bardzo wielu przestrzeniach. My też będziemy tym biznesem uzależnionym od podaży, czyli nie tylko tym, który wytwarza, ale też tym, który rozwiązuje problem. W październiku uruchomimy pierwszą w Polsce prawdziwą instalację do recyklingu betonu. W związku z tym będziemy skupować zużyty gruz budowlany, który dzisiaj ląduje w stawach, lasach i bardzo wielu innych tego typu miejscach, w których nie powinien lądować. Modele biznesowe muszą się zmieniać i beton będzie jednym z tych kierunków, z tych biznesów, który bardzo mocno się zmieni w najbliższych latach.
Bardzo dziękuję za ten optymistyczny akcent, który tu wybrzmiał. Zresztą widzieliśmy dobre przykłady i tą realizację działań, które nawet legislacyjnie wyprzedzają legislację związaną z gospodarką biegu zamkniętego. Bardzo Państwu dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę i zachęcam do słuchania kolejnych paneli.